Zniesienia Fibonacciego. O co z nimi chodzi i dlaczego są przydatne? O tym dzisiaj pogadamy. Cześć wszystkim, z tej strony Julian. Domyślam się, że interesuje Was zyskowne poruszanie się w świecie kryptowalut. Dlatego dzisiejszy film może tym bardziej Wam się przydać. A dodatkowo polecam obserwować mnie na Twitterze oraz Instagramie. Wrzucam tam ciekawe, warte uwagi informacje dla każdego, co chce wyciągnąć z tego rynku nieco więcej. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym zakończyć długo wyczekiwany konkurs, w którym można było wygrać aż 2000 zł w wybranej przez Ciebie kryptowalucie. Zasady były bardzo proste. Wystarczyła subskrypcja oraz komentarz pod filmem z top 5 altcoinami na grudzień. W takim razie skopiujmy sobie link do tego filmu. No, jesteśmy tutaj sobie na stronce YouTube Comment Picker. Skopiowaliśmy wcześniej link do filmu. Teraz go sobie tutaj wkleimy. Ok, zejdziemy na dół. Przefiltrujemy duplikaty komentarzy i stronka zacznie zbierać komentarze. Widzę, że trochę się ich uzbierało. Super. Prawie 900. Super. No to zaczynamy. No to H1, Z1, Skill Zero okazuje się zwycięzcą. 2000 zł jest twoje z komentarzem dobra robota. Dziękuję. Słuchaj, napisz do mnie maila, zostawię go w opisie i przypiętym komentarzu. No to co? Lecimy z tematem? A jeśli już działasz na tym rynku, to prawdopodobnie korzystasz już z jakiejś giełdy, na przykład Binance czy BitBay. Może wiesz, albo nie wiesz, ale na giełdzie Bybit znajdziesz jeszcze niższe prowizje. A co więcej, to udało mi się ogarnąć dla Was bonus do pierwszego depozytu o wysokości 3,5%, nawet do 4100 dolarów. A z rosnącym dolarem w ostatnim czasie, to warto rozważyć taki bonusik. Jednak, aby móc skorzystać z tego bonusu, musisz wejść przez link w opisie tego filmu lub przypiętym komentarzu. No i w ogóle to zawsze chyba mieć lepiej więcej dolarów niż mniej. No i tak jak mówiłem, to Bybit oferuje jedne z najniższych prowizji w całej branży, bez żadnych ukrytych kosztów. Znajdziesz tam prowizje nawet niższe niż na Binance, a tym bardziej niższe niż na BitBay czy tam Zondzie. No i zresztą po co płacić więcej za to samo, jak możesz płacić mniej? Jak jesteście ciekawi tego tematu, to podrzucę Wam link w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A dla nowych osób stworzyłem również playlistę z najważniejszymi poradnikami dotyczącymi analizy, szukania altcoinów gotowych na duże wzrosty oraz najważniejszymi poradami, które sam bym chciał usłyszeć na początku swojej przygody. Staram się tłumaczyć wszystko takim zrozumiałym językiem dla wszystkich, tak aby każdy mógł wynieść coś wartościowego z moich filmów. Link do playlisty również zostawię w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Wróćmy jednak do dania głównego. Poziomy zniesienia Fibonacciego. To są poziome linie, które wskazują, gdzie występuje prawdopodobieństwo wyznaczenia wsparcia i oporu. Wywodzą się z ciągu Fibonacciego, takiego wzoru matematycznego, który powstał w XIII wieku. Tak więc ciekawe, że od tak długiego czasu taka formuła nadal się stosunkowo sprawdza. Każdy z tych poziomów linii jest powiązana z odpowiednim procentem. Taka wartość procentowa określa, o jaką część poprzedniego ruchu cena się cofnęła. Główne poziomy zniesienia Fibonacciego wynoszą 23,6%, 38,2%, 61,8% i 78,6%. Ten wskaźnik jest przydatny, ponieważ można go narysować między dowolnymi dwoma istotnymi punktami cenowymi, takim jak na przykład szczyt cenowy i dołek. Fibo wtedy automatycznie utworzy poziomy między tymi dwoma punktami. Na przykład, załóżmy sobie, że cena takiego Bitcoina wzrośnie o 1000 dolarów, a następnie spadnie o 236 dolarów. W tym przypadku cofną się o 23,6%, co jest właśnie liczbą Fibonacciego. Co więcej, to liczby Fibonacciego można znaleźć w całej przyrodzie, no i nie tylko. Jest to dość obszerny temat, a przede wszystkim bardzo intrygujący, jednak dzisiaj skupmy się na ich zastosowaniu na giełdzie. Po to tutaj jesteśmy. Poziomy zniesienia Fibonacciego nie mają wzorów czy formuł. Kiedy te wskaźniki są stosowane do wykresu, jakiś inwestor wybiera po prostu dwa punkty, tak jak mówiłem, może być to góra i dołek. Po wybraniu tych dwóch punktów, linie są rysowane w procentach tego ruchu. Nie ma tutaj nic do liczenia, jeśli chodzi o poziomy Fibonacciego. Są to po prostu procenty dowolnego, zaznaczonego przedziału cenowego. Jednak samo pochodzenie tych liczb Fibonacciego potrafi być naprawdę intrygujące. Opierają się na czymś, co nazywa się złotym podziałem, Golden Ratio. Polega ona na ciągu liczb zaczynającego się od zera i jedynki. Następnie dodawane są dwie poprzednie liczby, aby uzyskać taki ciąg liczbowy jak na ekranie. No i właśnie, wszystkie poziomy zniesienia Fibonacciego pochodzą z tego właśnie ciągu liczbowego. Po rozpoczęciu takiej sekwencji, dzielenie jednej liczby przez następną daje 0,618, czyli 61,8%.
podziel liczbę przez drugą liczbę po jej prawej stronie, a wynik to 0,382 lub 38,2%. Wszystkie współczynniki z wyjątkiem 50%, ponieważ to nie jest to oficjalna liczba Fibonacciego, oparte są właśnie na tych obliczeniach. A robi się tym bardziej ciekawie, ponieważ golden ratio, ten złoty podział, o którym mówiłem, 0,618 lub 1,618, można znaleźć w słonecznikach, formacjach galaktyk, muszelkach, artefaktach historycznych i nawet architekturze. A dla nas to zniesienia Fibonacciego mogą być używane do składania zleceń wejścia, określania poziomów stop loss lub wyznaczenia jakichś celów cenowych. Na przykład jakiś inwestor może zobaczyć wzrost jakiejś kryptowaluty, a po ruchu w górę wraca do poziomu 61,8%, potem znowu zaczyna rosnąć. Ponieważ odbicie nastąpiło właśnie na poziomie Fibonacciego podczas trendu wzrostowego, taki trader może zdecydować się na zakup i w takim wypadku może on ustawić stop loss na poziomie 61,8%, ponieważ zwrot poniżej tego poziomu może wskazywać, że rajd się po prostu nie powiódł. Poziomy Fibonacciego są cenami statycznymi, czyli się nie zmieniają, są stałe, w przeciwieństwie do na przykład średnich kroczących, moving average. No i właśnie, przez ten statyczny, stały charakter poziomów cenowych pozwala on na szybkie i łatwe wyznaczanie poziomów wejścia. Pomaga to traderom i inwestorom przewidywać i ostrożnie reagować, gdy poziomy cen są testowane. Poziomy te są tak zwanymi punktami przegięcia, w których oczekuje się pewnego rodzaju akcji cenowej, odwrócenia trendu lub jego wybicia. No jeśli chodzi o FIBO, to chyba by było na tyle. Życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego, to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze, postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!